Amen. Przed nami kolejny fragment Ewangelii Świętego Łukasza, 12 rozdział, wersety 35-38. Pan Jezus wzywa swoich uczniów, aby mieli przepasane biodra, zapalone pochodnie, byli podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pana, gdy z uczty weselnej powróci. Mówi o czujności, czuwajcie. To temat bardzo trudny dla nas, a więc zadajmy sobie to pytanie, czego oczekuję w swoim życiu? Jak czuwam, jak czekam? I chyba niedobrą rzeczą jest, aby zadając sobie te pytania, tworzyć taki niedobry klimat, napięcie, no bo zaraz mamy wątpliwość, co to znaczy czuwać dzisiaj? Jak ja mam oczekiwać Pana, który przychodzi? Co to znaczy, że mam mieć przepasane biodra? A więc jest mowa o jakiejś gotowości do pracy, do misji, do służby wobec drugiego człowieka. Zapalone pochodnie, widzieliśmy tę przypowieść o świetle, o lampie. To jakieś wezwanie do ciągłego świadectwa wobec innych ludzi. A więc służba i świadectwo, byśmy powiedzieli, to są te najlepsze postawy, które wyrażają czuwanie i gotowość na przyjście Pana. Ale wracam do tej myśli. Nie twórzmy dodatkowych jakichś napięć, bo one nie pomagają nam rzeczywiście w dojrzałej postawie wobec Boga. I spójrzmy na chwilę na tekst, który poprzedza ten dzisiejszy fragment. On nam uciekł znowu. Tak bywa, że lekcjonarze mszalne wybierają pewne teksty. Jest mowa w poprzednim fragmencie, żeby się nie martwić. Wasz Ojciec wie, czego wam potrzeba. Ojciec. Pamiętamy tę przepiękną modlitwę, którą nas uczył Jezus. Modlitwa Ojcze. I w tej fragmencie Pan Jezus mówi do swoich uczniów: uczcie się od kruków, od polnych kwiatów, od trawy polnej. Taki franciszkański aspekt, jakiejś prostoty życia. I mówi Pan Jezus, że ludzie tego świata zadręczają się. Oni się zadręczają, bo nie wiedzą, co jeść, co pić, co się ubrać. A uczniowie szukają Królestwa Bożego, bo ich skarb jest w niebie, bo Bóg się o nich troszczy. I zobaczmy w tej perspektywie to wezwanie do gotowości, do świadectwa zaczyna być takim czymś naturalnym. Jeżeli ja wiem, że ten Pan, który przychodzi, jest Bogiem kochającym, Bogiem, który pragnie mojego szczęścia, Bogiem, który chce rzeczywiście z Pana stać się sługą, On chce mi usługiwać. To zupełnie ta perspektywa czujności, gotowości, świadectwa nabiera nowego wymiaru, właściwego wymiaru, pięknego wymiaru. A więc z tej perspektywy zadajmy sobie na nowo to pytanie, czego oczekuję, jak czuwam, jak szukam Królestwa Bożego. Ciąg dalszy nastąpi, bo jutro rozwinięcie tego tematu. Amen.